Witamy Państwa. Jak zwykle czwartkowy wieczór poświęcamy na filmowy seans i będzie to seans wyjątkowy. Zresztą chyba jak co tydzień staramy się Państwu coś wyjątkowego w naszych programach opowiadać. A tym razem zrobi to Rafał Mościcki. Dzień dobry, Rafał. Dzień dobry. Dobry wieczór, chociaż teraz letnia pora, najdłuższe dni, przecież teraz 20 czerwca. Ten przełom teraz. Ten wieczór trzeba sobie samemu zrobić. To dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, za który zabiera się aktor, bo ja rzeczywiście Tonego Goldwyna bardziej kojarzę z ról odtwarzanych niż reżyserskich. No ale od samego Uwierz w duch, dawno, dawno temu po nowego, czyli Kinga Richarda, tam go możemy oglądać, widzieć jego pracę. I tym razem reżyser zabiera się za film, no właśnie. Film, gdzie mamy wielokrotnie w kinie opowieści o dorosłym dziecku, które zabierane jest w podróż, prawda? Tak. To jest coś, co kinu towarzyszy od lat. I to pod kątem kina przygody, ale też i kina obyczajowego, tak. Mocnego. Kina, gdzie rzeczywiście te losy bohaterów się przeplatają i są losami tragicznymi. Tym razem, no właśnie, czy to będzie tragikomedia, czy to będzie komedia, jakie będą losy bohaterów, mowa o filmie Mój syn Ezra. Bo o tym filmie będziemy Państwu opowiadać. Na pewno bardzo ciekawe wydarzenie kinowe tuż przed wakacjami. No to jest bardzo ciekawe, bo kino się za to często bierze. Ostatnio mieliśmy taki izraelski film Oto my, o ojcu, który się wybiera z synem ze spektrum autyzmu, wybiera się w podróż. I to kino podróży, ono jest z jednej strony ucieczką, bo to zawsze towarzyszy temu jakaś ucieczka przed czymś, przed czymś, co jest nieuchronne. Tutaj mamy do czynienia z rodziną, która jest rozbita, czyli z synem, który po rozwodzie mieszka ze swoim ojcem, spróbuje swoich sił w komedii. No i ma swojego autystycznego syna ze spektrum, którego matka postanawia oddać do specjalnej szkoły. I on sobie, mając takie serducho na wierzchu, jak to wszyscy ludzie komedii, chce po prostu tego syna ocalić. Ocalić od tego, żeby nie został, jak to się mówi, zgettyzowany, zamknięty, oddzielony od tego świata, który on uważa za normalny. I cała ta podróż pokazuje po raz kolejny, jak ta normalność jest przereklamowana. Ale ta podróż jest zawsze potrzebna. Potrzebna bohaterom. I my też otwieramy się na ten świat i też doświadczamy tego, że to, że ktoś ma inny świat, inaczej postrzega ten świat, ma inną wrażliwość, wcale nie oznacza, że on powinien być, jak to się mówi, wykopsany na margines gdzieś tam zupełnie. I dobrze, że te filmy powstają, bo myślę, że dzisiaj bardzo ważnym tematem jest to, żeby kino mówiło wprost o rzeczach, które są na wyciągnięcie ręki. O tym, że wszelaka dostępność nie jest tylko dostępnością prawną na papierku, ale jest też dostępnością, która powinna stać się naszym udziałem. Dokładnie. I to kino może to pokazywać w bardzo różny sposób, tak jak ten film, bo on no nie jest takim typowym dramatem przecież, z którym mamy do czynienia. Można pokazać te postaci w sposób taki, no nazwijmy tutaj w cudzysłowie oczywiście, sposób lekki, a jednocześnie chyba ważne, bo coraz częściej właśnie w życiu doświadczamy, w tym naszym codziennym życiu, kontaktu z osobami ze spektrum autyzmu. Tutaj mówimy o bardzo szerokiej przecież całej perspektywie, bo to nie jest tylko jeden rodzaj schorzenia, teraz jest ich ogrom. Jak duża ilość osób, mężczyzn, kobiet jest niezdiagnozowanych, jak gdyby tak ten świat wygląda, że my też jak gdyby nie mamy świadomości tego. Niektóre osoby dużo muszą przecierpieć, żeby zostać zdiagnozowane, żeby mogły sobie z tym poradzić. Mamy wspaniałe, że tak powiem, eksperymenty, gdzie w Centrum Nauki Kopernik można założyć sobie słuchawki i próbować przejść 10 metrów, kiedy normalnie człowiek może się odciąć od tego, co tak naprawdę jest, no na przykład hałasująca lampa, czy brzęcząca mucha, to te osoby ze spektrum mają nasilone te dźwięki i im ciężko się odciąć od tego gwaru. Podejrzewam, że osoba ze spektrum siedząca teraz tutaj na moim miejscu wychwytywałaby też te dźwięki, kina, baru kinowego i tak dalej, i tak dalej. Taką najsłynniejszą osobą to chyba jest Lionel Messi. Ja podziwiam tego człowieka, ponieważ tam u niego całe Camp Nou hulało, w Barcelonie grał. I teraz wszyscy mówili, Messi się snuje przez 15 minut. Nie, Messi się nie snuje. Messi skanuje boisko, Messi obserwuje, Messi ma niesamowite zdolności w tej swojej rzeczywistości, którą odczuwa
i potem wkracza. A jak wkracza, to jest magia. I wydaje mi się, że też emocjonalnie my też możemy się dużo od osób nauczyć ze specjalnymi potrzebami, z wrażliwością, bo jak my sprawimy, że życie dla nich stanie się łatwiejsze, to co dopiero dla nas, którzy mamy już i tak sytuację taką, że może zatroszczmy się o to, bądźmy uważni na drugiego człowieka i to też emocjonalnie nam pomaga. I myślę, że ten film jest też znowu dla całych rodzin, bo pokazuje, jak miłość zwycięża i jak miłość może być nie smutna, nie nudna, tylko tam się pojawia dużo takich momentów sarkastycznych, komediowych. No i pojawia się Robert De Niro. Zanim nasz gość przedstawi Państwu pytanie konkursowe, to chciałem, żeby też zwrócił uwagę na obsadę aktorską, która się tam pojawia, bo tak rozmawialiśmy właśnie o bohaterach, którzy w tym filmie zagrali, bo już wypowiedział Rafał to magiczne słowo Robert De Niro i przypominamy sobie właśnie jeden z filmów, gdzie De Niro gra rolę ojca właśnie w takim bardzo autystycznym świecie, prawda? Dokładnie. Natomiast pojawia się też Whoopi Goldberg, pojawiają się same sławy, bo w zasadzie Bobby Carnaval czy Rosie Byrne, to są te postaci, które są głównymi bohaterami, ale myślę, że to jest takie hollywoodzkie kino z takiego naprawdę wyczekiwanego, fajnego poziomu. Nie? Mm-hmm. I myślę, że to jest ten czas, kiedy wakacje, Dzień Ojca, 23 czerwca, to jest ten czas, żeby sobie uzmysłowić, że ta podróż jest zawsze potrzebna. Tak, natomiast nie będziemy Państwu mówić, jak się ta podróż kończy. Tu użycie tego słowa chyba, że w takim kontekście ojca i tej postaci syna ze spektrum autyzmu, to jest podróż szalona, bo rzeczywiście to jest też przełamywanie, to co powiedziałeś, tych pewnych barier, nie tylko relacji ojciec-syn, ale także i takiej świadomości i w jednym, i w drugim, prawda, która istnieje. Więc myślę, że to jest coś, co chyba nas do kina powinno zaciągnąć, bo film jest naprawdę intrygujący, niesamowity, niezwykły. To są chyba dobre słowa. A czy niezwykłe będzie również pytanie? To się za chwilę Państwo o tym dowiedzą. W każdym razie proszę się teraz wsłuchać i będziemy czekać na Państwa odpowiedzi na pytanie. No ja myślę, że kino posiada już, że tak powiem, taką otwartość na te tematy, aczkolwiek kiedyś nie było tak łatwo, bo te osoby ze spektrum i pewne rzeczy zostały bardzo mocno zakamuflowane. I pojawia się taki film, w którym występuje Dustin Hoffman i nie jest to Tutsi, ale jest to taki film o pewnym człowieku, który ma niesamowite zdolności i troszeczkę, że tak powiem, też szaleje na ekranie, więc bardzo bym prosił o tytuł tego filmu z Dustinem Hoffmanem, który może nas naprowadzić. A Dustin Hoffman i Robert De Niro bardzo się lubią na ekranie. Tak. No myślę, że pytanie nie jest trudne, bo film jest jedną z ikon pewnej epoki kina, tak, która minęła, więc tutaj chyba problemu żadnego nie będzie. Czas na seans, czasnaopole.pl. Czekamy na Państwa odpowiedzi, te dwie pierwsze prawidłowe. Oczywiście honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios, a mój syn Ezra wkracza na ekrany kin. No i z całą pewnością zapraszamy Państwa na ten niezwykły seans. Rafał Mościcki, dziękuję bardzo serdecznie naszym gościem, a my zapraszamy Państwa już na koniec miesiąca, za tydzień, kiedy będziemy zapraszać Państwa na letnie kino, bo to już przed nami zrobi się powolutku lipiec i sierpień, czyli będzie to kino na wakacjach.